Witamy serdecznie wszystkich kibiców Olimpii Grudziącej Nice z pierwszej ligi w kolejnym wywiadzie wideo, a dzisiaj naszym gościem jest trener Olimpii Grudziącej Jacek Paszulewicz. Dzień dobry, cześć Jacku. Witam serdecznie. Pozwól, że zacznę naszą rozmowę nie od Jacka Paszulewicza trenera, a od Jacka Paszulewicza piłkarza. Rozegrałeś ponad 100 spotkań w, dziś byśmy to nazwali, Ekstraklasie. Udało ci się 3 razy zdobyć Mistrzostwo Polski, 2 razy Puchar Polski, jeżeli dobrze pamiętam. Jak wspominasz lata swoje piłkarskie? Szczególnie te lata w Wiśle, bo z gry w Wiśle Kraków jesteś najbardziej znany kibicom. Jak się włączy takiego menadżera sprzed kilkunastu lat, to Jacek Paszulewicz widnieje w tej jedenastce, no i trzeba powiedzieć, że daje radę. No nie ukrywam, że ten czas, kiedy byłem jeszcze piłkarzem, myślę, że był bardzo efektowny i efektywny, bo udawało mi się zawsze trafić do drużyn, które grały o wyznaczone i wysokie cele. Były to zespoły, które walczyły o Mistrzostwa Polski, tak jak Polonia Warszawa w 2000 roku, czy Wisła Kraków, ale też były zespoły, które walczyły o przetrwanie i o utrzymanie, tak jak Górnik Zabrze, czy Śląsk Wrocław, gdzie te cele udało się realizować i tak naprawdę przyklejono mi taką łatkę szczęśliwego piłkarza, który gdzie nie pójdzie, tam wszystko zamienia w złoto, bo często jest tak, że kluby, które walczą o utrzymanie i nie mając zbyt dużego budżetu czy też potencjału, potrafią się utrzymać dzięki dobrej atmosferze i uważam, że wszędzie, gdzie byłem, to nie tylko dawałem siebie wszystko jako piłkarz, ale też dokładałem coś od siebie w postaci tej atmosfery, bo często zmieniałem kluby, często zmieniałem klimaty, ale wszędzie byłem bardzo szybko akceptowany i byłem tak zwaną duszą towarzystwa. Gdzieś tą szatnię potrafiłem zagospodarować na tyle, że miałem duży wpływ na to, co się dzieje w drużynach. Także w tych, które grało najwyższe cele, bo umówmy się, za moich czasów Wisła Kraków to było coś. 1/8 Pucharu UEFA, czyli teraz tak zwanej Ligi Europy. Myślę, że nieszczęśliwie dość odpadliśmy wtedy w 2 meczu z Lazio, a w drużynie same gwiazdy. Tak naprawdę wygrać wtedy rywalizację w Wiśle Kraków było niesamowicie ciężko, bo bodajże 13 reprezentantów i nie tylko Polski, bo mieliśmy kilku reprezentantów z innych krajów i był tak zwany Dream Team, który szczególnie u siebie, zespoły, które przyjeżdżały, zaczynały liczyć od 3, jak to się skończy. I jako ciekawostkę kibico mogę tylko powiedzieć, że pamiętam taki mecz z Krzą Ostrowiec, gdzie wygrywając 5-0 u siebie przy pełnych trybunach nasi kibice zaczynali na nas gwizdać, że jest tylko 5, a my próbowaliśmy grać swoje i być może zbyt mocno nie forsować tego tempa, także no, kibice są wymagający i było tak wtedy i myślę, że jest tak samo teraz. Właśnie Wisła Kraków, same gwiazdy. A taki trzon drużyny, wspomniałeś, że byłeś takim dobrym duchem szatni. Ty również byłeś trzonem tej szatni, bo doczytałem, że nawet już po tej przygodzie z Wisłą Kraków, na przykład Macieja Żurawskiego odwiedzałeś w Szkocji. Także te przyjaźnie wtedy były dosyć mocne. Tak, no mieliśmy taką mocną ekipę. Nie dość, że dużo zawodników, którzy grali wtedy w reprezentacji młodzieżowej razem ze mną, bo i Marcin Baszyński, Kamil Kosowski, Arek Głowacki, do tego na pewno Mirek Szymkowiak, z którym gdzieś bardzo serdeczny kontakt utrzymywaliśmy i utrzymujemy. No Maciek Żurawski, wiele lat jeździłem właśnie do Glasgow, gdzieś byłem zapraszany na mecze Ligi Mistrzów, gdzie Maciek grał wtedy w Celtiku. Także te przyjaźnie jak najbardziej zostały i oczywiście w tej chwili wszelkie portale społecznościowe pomagają w tym, żeby te przyjaźnie pielęgnować, bo większość ludzi gdzieś posiada i korzysta z tych mediów społecznościowych, także do tej pory oczywiście każdy robi już coś innego, bo tylko nieliczni zostali przy piłce. Zapomniałem jeszcze wspomnieć Marcin Kuźma, który do tej pory jest związany z Wisłą Kraków i działa jako menadżer. Także gdzieś te kontakty są i te przyjaźnie przetrwały przez tyle lat, ale każdy już poszedł swoją drogą, troszeczkę ta historia i ten czas już upłynął, że trzeba się odnaleźć w innych realiach i tak jak mówiłem, nie każdy poszedł dalej drogą piłki nożnej, nie każdy jest dalej przy sporcie, ale od czasu do czasu udaje mi się
pojechać do Krakowa i często w kontekście meczu Wisły Kraków spotykamy się i wspominamy stare, dobre czasy. A jakby nie różnica kilometrów i gdybyś dostał zaproszenie do drużyny Oldboyów Wisły Kraków, która robi furorę w tej krakowskiej lidze Oldboyów, to zastanawiałbyś się chwilę, czy nie zagrać? Czy po prostu bez myślenia poszedłbyś w to? Znaczy ja myślę w ten sposób, no, patrząc na skład Oldboy Wisły Kraków, ciężko ponownie byłoby się złapać w pierwszej jedenastce, ale no nie ukrywam, że ten czas, który poświęcam drużynie jako trener, powoduje, że czas na to, żeby gdzieś się spotkać i pograć na w miarę wysokim poziomie, tego czasu jest bardzo mało i oczywiście wszelkiego rodzaju turnieje charytatywne staram się brać udział, natomiast nie ukrywam, że kariera piłkarska odcisnęła troszeczkę piętno na zdrowiu i sport wyczynowy, wbrew pozorom, to nie jest to, co jest najzdrowsze dla zawodników, rekreacja jak najbardziej, natomiast wielokrotnie zdarza się tak, że piłkarze, którzy przechodzą na tak zwaną piłkarską emeryturę, borykają się ze starymi kontuzjami i tak samo jest i ze mną, także nie jestem tutaj faworytem do tego, aby wygrać rywalizację w barwach Oldboyów Wisły Kraków, aczkolwiek kibicuję temu zespołowi i przeglądam wyniki zarówno pierwszej drużyny Wisły Kraków, jak i drużyny Oldboyów. Grałeś w tej Wiśle Kraków, której kibicowała właściwie cała Polska. Też doczytałem, że grając w Wiśle mieszkałeś na osiedlu Pasów. I po tamtych meczach podobno kibice Krakowi kłaniali się w pas po waszej heroicznej walce w Europie. No to był taki dziwny okres, bo oczywiście antagonizmy pomiędzy Wisłą Kraków i Krakowią były, są i będą. My wtedy zdobywaliśmy Mistrzostwa Polski, a Krakowia pięła się w hierarchii dopiero od trzeciej ligi. I tak naprawdę pamiętam moment, w którym mieliśmy zakończenie sezonu i fetę mistrzowską na krakowskim rynku. Następnego dnia Krakowia świętowała awans na drugi poziom rozgrywkowy, więc troszeczkę żeśmy się rozminęli. Nie dane było zagrać oczywiście w derbach, ale prawdą jest to, że większość zawodników mieszkała na osiedlu Żabiniec. Jest to osiedle, które należy kibicowsko, można powiedzieć, do Krakowi. I oczywiście pewne uszczypliwości i powiedzmy pewne zachowania kibiców czasami były, można powiedzieć, nie na miejscu w stosunku do nas, do piłkarzy, ale w momencie, kiedy żeśmy grali tak dobrze w Pucharze UEFA i zaszliśmy do tej 1/8, to rzeczywiście wielki szacunek, myślę, nie tylko piłkarzy kibiców Krakowi, ale też całej Polski, bo to było coś, to było po wielu latach, że polska drużyna weszła na salony i tak naprawdę wyniki, które żeśmy wtedy osiągali, pokazały, że nie baliśmy się nikogo, bo trzeba sobie uświadomić, że pokonanie, wyeliminowanie Parmy czy Schalke, która wtedy była na topie i to jeszcze pokonując ich na ich boisku i czy grając jak równy, z równym z Lazio, gdzie naprawdę osoby czy też nazwiska, które tam grały, no, robią ogromne wrażenie. Do tej pory jako trener często podglądam warsztat i czerpię inspirację z trenera Atletico Madryt, Simeone, który w tym meczu też występował, także naprawdę dobre czasy i myślę, że zawsze wynik się obroni przed kibicami, niezależnie od tego, jaka to drużyna gra. Dajmy na to przykład Legii Warszawa w zeszłym sezonie, gdzie trener Magiera odbudował ten zespół na tyle, że rywalizowali w Lidze Mistrzów jak równy z równy z największymi markami. Myślę, że cała Polska w tamtym okresie także dopingowała Legię Warszawa, mimo że na co dzień niektóre osoby są wrogo nastawione do tej drużyny i na co dzień nie kibicuje, ale myślę, że ten wynik powoduje to, że wszyscy jakby dmuchają w tą samą stronę i wszyscy kibicują najlepszemu zespołowi w Polsce. Wtedy była taka Wisła i odległe czasy, odległa historia, ale myślę, że historia, którą trzeba pielęgnować. Mówiłeś o uszczypliwościach ze strony kibiców Krakowi, ale były bardziej ekstremalne przypadki, jak chociażby słynny kamień kibiców Śląska-Wrocław po sezonie, w którym pomogłeś im się właściwie utrzymać w lidze, ale też była sytuacja, gdzie trzeba było z meczu Arki Gdynia się ulotnić. Także były takie historie z kibicami bardziej ekstremalne niż tylko uszczypliwości. To znaczy, no, na pewno takie historie się zdarzają. Miałem wtedy ogromny żal, jeśli chodzi o Śląsk-Wrocław, bo przychodząc do Śląska-Wrocław, Śląsk był w dramatycznej sytuacji i
Tak naprawdę myślę, że to była jedna z lepszych moich rund w wykonaniu jako piłkarz, bo jako stoper i jako boczny obrońca zdobyłem wtedy 4 bramki. To takie 4 bramki, które dawały za każdym razem komplet punktów i pozwoliły te bramki i te punkty utrzymać się w bardzo trudnym okresie Śląskowi w Ekstraklasie. Później problemy gdzieś finansowo-organizacyjne sprawiły, że z tego Śląska nie tylko ja odszedłem, ale też wielu zawodników i praktycznie po pół roku wróciłem jako piłkarz Widzewa. Śląsk walczył wtedy o utrzymanie i musiał wygrać wszystko do końca. Po mojej asyście, jeśli się nie mylę, Marcin Zając zdobył bramkę i Śląsk tym samym spadł z ligi. W tym meczu akurat zostałem wybrany piłkarzem meczu i w trakcie wywiadu ktoś, myślę, z kibiców rzucił kamieniem, także nieprzyjemna sytuacja. Natomiast jeśli chodzi o zdarzenie, to już w Gdyni to taka może anegdota już niezwiązana z moim wyczynowym występowaniem w roli piłkarza, bo już byłem wtedy na piłkarskiej emeryturze, ale razem z aktualnym prezesem Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Pomorskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Radosławem Michalskim, wybraliśmy się na mecz Bałtyku Gdynia. I w trakcie meczu Bałtyku Gdynia bodajże 20 czy 30 osobowa grupa chuliganów wbiegła na stadion. My, chcąc uniknąć jakiejkolwiek dwuznacznej sytuacji, udaliśmy się w stronę samochodów. Radek Michalski miał bliżej samochód i zdążył bez szwanku odjechać ze stadionu. Mnie kibice być może powiązali z ludźmi z Gdańska, bo na gdańskich rejestracjach auto i zdemolowano mi samochód w tym czasie, ale to dawne czasy poszły w zapomnienie, także w tej chwili odwiedzam zarówno stadion w Gdyni, jak i w Gdańsku i nie ma z tym żadnego problemu. Wywołałeś wcześniej trochę pytanie, które chciałem zadać. 2 sezony, 5 klubów i to wcale nie dlatego, że zmagałeś się z kontuzjami, wręcz przeciwnie, byłeś postacią wyróżniającą się. No i pojawia się postać w latach 90. i wczesnych 2000. całej Polsce piłkarskiej znana, Antoni Ptak. Jaka była jego rola w twojej karierze piłkarza ekstraklasy? Znaczy, z jednej strony dzięki prezesowi Ptakowi oczywiście udało mi się wypłynąć na szerokie wody, bo jeśli się nie mylę, w 98-99 sezon prezes Ptak chciał zainwestować na Pomorzu w piłkę nożną, tudzież prowadzić interesy w województwie pomorskim i tym samym zaczął sponsorować Polonię Gdańsk, mój macierzysty klub. W ten czas akurat razem z Arielem Jakubowskim byliśmy młodzieżowymi reprezentantami Polski i po pół roku sponsorowania przez prezesa Antoniego Ptaka, gdzie jako Beniaminek, pamiętam, zajęliśmy 5. miejsce w teraźniejszej pierwszej lidze. Do końca biliśmy się o awans. Dostaliśmy propozycję gry w ŁKS-ie i obydwoje z tej propozycji skorzystali. Ariel Jakubowski zdążył jeszcze w 98 roku zdobyć Mistrzostwo Polski, bo przyszedł na kilka meczów rundy rewanżowej. Ja trafiłem do ŁKS-u po mistrzostwie i dzięki temu miałem możliwość w bardzo młodym wieku zagrać na Old Trafford w eliminacjach do Ligi Mistrzów, gdzie ta drużyna później po słynnym finale z Bayernem Monachium, przegrywając 1-0 po bramkach Sheringama i Solskiera w 92-94 minucie, wygrała Ligę Mistrzów. Także miałem okazję wejść w ten prawdziwy futbol dzięki prezesowi Ptakowi, ale z drugiej strony przepisy związkowe pozwalały w ten czas na zapisy umów transferowych w ten sposób, że na czas wypożyczeń kontrakty piłkarzy się przedłużały, stąd też cała armia zaciężna zawodników prezesa Ptaka była corocznie wypożyczana po klubach ekstraklasy i rekordzistą, jeśli się nie mylę, był Rafał Grzela, który z kontraktu 5-letniego 9 lat grał dla prezesa Ptaka. Stąd też te częste zmiany klubów z racji tego, że umowy były krótkoterminowe na czas wypożyczenia,
umowy pomiędzy klubami, tak? I w momencie, kiedy trafiałem do słabszego klubu, zagrałem dobrą rundę, tak jak w Śląsku Wrocław, za chwileczkę pojawiła się oferta z Grodziska, Grodzisk Wielkopolski, który był klubem dużo lepiej zorganizowanym i za chwileczkę prezes tak czerpał korzyści z wypożyczenia mnie do innego klubu. Stąd też te częste zmiany i brak stabilizacji. Dopiero stabilizacja zaczęła się wtedy, kiedy Wisła Kraków wykupiła mnie od prezesa Ptaka i był to transfer gotówkowy, myślę, że nie tani. I w kontekście 5 lat uważam, że spłaciłem się Wiśle Kraków, bo dołożyłem, myślę, że dużą cegiełkę do tego, że zdobyliśmy w ten czas 3 Mistrzostwa Polski i graliśmy o najwyższe laury w Polsce. Po tym szczytowym okresie twojej przygody jako piłkarza obrałeś kierunek, za który dzisiaj wielu by się dało pokroić. Chiny. Byłeś jednym z takich przodowników, jeżeli chodzi o polskich piłkarzy w Chinach. Nie wiem, czy przypadkiem nie pierwszym. Nie, nie. Wcześniej na pewno Sylwester Czereszewski był. Oczywiście kierunek był egzotyczny, ale też sytuacja sprawiła, że zbyt dużego pola manewru nie było. Po nieudanej przygodzie w Pucharze UEFA w tym sezonie, moim ostatnim, można powiedzieć, Wiśle Kraków, w którym regularnie grałem, ostatni mecz z Walerengą, odpadliśmy w rzutach karnych. Byłem jednym z 3 zawodników, którzy wtedy te karne strzelili. No, pewniacy, którzy mieli strzelać karne, Tomek Frankowski i Mirek Szymkowiak, nie sprostali w ten czas temu wyzwaniu. Arek Głowacki, Maciek Żurawski i ja strzelaliśmy karne. Niestety odpadliśmy, tak jak mówię, w rzutach karnych i no, była to straszna sytuacja, bo odpadliśmy zbyt szybko. Duże nakłady klubu, prezes Cupiał nie mógł zrozumieć w ten czas, jak to się stało, że odpadliśmy z teoretycznie średnim zespołem w Europie, jakim była wtedy Vålerenga, mistrz Norwegii. I w okresie przygotowawczym w zimę doszło do wielu zmian. Zakupiono wielu zawodników, przyszli reprezentanci Polski, bo i Radek Majdan, i Tomek Kłos, Michajlowicz, młodzieżowy reprezentant Serbii i wielu, wielu innych. I tak naprawdę konkurencja była tak duża, że w rozmowie z trenerem Kasperczakiem no doszliśmy do wniosku, że będę miał małe szanse na grę, a byłem w takim wieku, który no nie satysfakcjonowało mi siedzenie nawet w Wiśle Kraków na ławce, tym bardziej, że apetyty rosły w miarę jedzenia i przez 3 lata stałem się ważną postacią, uważam, krakowskiej Wisły. Dlatego skorzystałem z opcji wyjazdu do Chin. Tutaj też było jakby zawężone pole manewru z racji tego, że okienko transferowe w Europie już się zamykało. 2 dni bodajże zostały na ruchy transferowe. Został tylko wschód i okienko transferowe w Chinach jest wydłużone o 1 miesiąc. W związku z tym skorzystałem z oferty chińskiego klubu. Na miejscu spotkałem się też z byłym zawodnikiem Wisły Ibrahimem Sandejem, więc gdzieś łatwiej było przetrwać ten roczny okres. Sportowo uważam, że ten czas mimo wszystko nie był aż tak pożyteczny, jakbym chciał, bo ten poziom rozrywkowy nie był aż tak wysoki, natomiast no, ciekawe doświadczenie i z perspektywy czasu, tak jak się chiński rynek rozwinął pod względem piłki nożnej i transfery dzisiejsze, gdzie Carlos Tevez no, zarabia miliony i najlepsi trenerzy trafiają do Chin i tam pracują. W tej chwili jako trener oczywiście ponownie rozważyłbym taką ofertę, jeśli takowa by się kiedyś przydarzyła i na pewno z chęcią bym kiedyś wrócił, bo zostawiłem tam kilku przyjaciół. Mam do tej pory kontakt z niektórymi ludźmi, z którymi tam grałem, zarówno jeśli chodzi o ludzi związanych z piłką, jak i poza piłką. Tak jak wywołałeś, to może chińskie napisy przygotujemy, żeby wiedzieli, że jesteś gotowy. No, 10 lat temu, rok 2007 i kontuzja Achillesa, w młodym wieku musiałeś się z tą aktywną piłką rozstać. Znaczy, no, każdy z piłkarzy, myślę, zakłada sobie jakiś biznesplan. Niezależnie od tego, gdzie i na jakim poziomie ktoś gra, no to oczywiście im niżej, no to wiadomo, że trzeba to łączyć z pracą. Natomiast w ekstraklasie większość zawodników planuje sobie, szczególnie starszych zawodników, a wiek 29-30 lat to już ten wiek jest, który gdzieś już trzeba planować
co, jak będzie się toczyło po tym życiu piłkarza. I niestety mój biznesplan legł w gruzach, bo nie ukrywam, że dość mocno podupadłem na zdrowiu, jeśli chodzi o wyjazd do Chin. Do tego czasu można powiedzieć, że omijały mnie poważne kontuzje, nie miałem nigdy żadnych problemów ze zdrowiem i żadnych operacji i tak naprawdę w każdym klubie nie miałem dłuższych przerw, jeśli chodzi o rozgrywanie meczów czy odbywanie treningów, natomiast no, przyjazd z Chin spowodował, że przyjechałem 9 kilo mniejszy i za chwileczkę po przyjeździe z Chin w 2005 roku doznałem złamania zmęczeniowego stopy, piątej kości śródstopia i tak naprawdę to był początek końca mojego grania, bo zła diagnoza lekarzy spowodowała, że nie operowano tej kontuzji, leczono mnie zachowawczo, później okazało się, że trzykrotnie ta kość była łamana, dwie operacje poważne w związku z tą kontuzją i tak naprawdę rozstałem się z Wisłą Kraków po półtora roku czasu straconego na leczenie, trafiłem do Górnika Zabrze, który już wielokrotnie wcześniej starał się o to, żeby mnie pozyskać. Też w trudnym okresie, bo Górnik w ten czas walczył o przetrwanie, problemy finansowo-organizacyjne spowodowały, że zagrażało realnie widmo spadku. Siódmy mecz w Górniku na Odrze Wodzisław, 44 minuta, doznałem zerwania Achillesa drugiej nogi, gdzie później diagnoza była taka, że nie do końca był równy rozkład sił i przeciążałem drugą nogę, w związku z tym doznałem zerwania Achillesa i tak naprawdę po tej kontuzji doszedłem do wniosku, że jest to czas, w którym należy zakończyć przygodę z piłką, tym bardziej, że nie chciałem rozdrabniać się i marnować tego, na co zapracowałem i wypracowałem pewną markę swojego nazwiska i jestem akurat przeciwnikiem tego, żeby wielcy piłkarze, nie mówię tu akurat, że ja byłem tym wielkim piłkarzem, ale patrząc nawet w Europie, niektórzy piłkarze, którzy osiągnęli bardzo dużo i bardzo wiele, kończą granie na poziomie 5., 6. ligi rozgrywkowej. Tak samo jest, część piłkarzy wybiera taki rodzaj powolnej emerytury w Polsce. Ja postawiłem sprawę jasno, tu i teraz kończę z graniem, nadszedł czas na inne projekty, edukacja, trenerka i poświęciłem następne 7 lat na to, aby być tu, gdzie jestem, czyli trener UEFA Pro, studia prawnicze i aktualnie Grudziądz. Czy czegoś zabrakło Ci w tym stricte piłkarskim CV, jakie zakończyłeś? Jak najbardziej. No, uważam, że jestem bardzo niespełniony z tego powodu, że nie dane było mi zagrać w pierwszej reprezentacji. Grałem w reprezentacji młodzieżowej, olimpijskiej. Szykowaliśmy się do wyjazdu do Sydney i bardzo realny ten wyjazd był. Przegraliśmy baraż o Mistrzostwa Europy z Turcją. 1-0 wygrana. 2-1 wygrana u siebie we Wronkach, 1-0 przegraliśmy na wyjeździe i bramka strzelona na wyjeździe liczy się podwójnie, w związku z tym Turcja pojechała na Mistrzostwa Europy. Był czas, szczególnie w Polonii Warszawa, kiedy trenerem kadry został trener Engel, gdzie było realne powołanie do pierwszej reprezentacji na któryś z meczów towarzyskich, natomiast przytrafiła się wtedy kontuzja, pamiętam po meczu z Ruchem Chorzów, mięsień dwugłowy i te powołanie nie przyszło. Także na pewno z tego powodu jestem niespełniony, ale patrząc w kontekście grania niewiele ponad setki meczów w Ekstraklasie, zdobycie 3, a praktycznie 4 medali za Mistrzostwo Polski, jednego sobie nie doliczam, chociaż posiadam z racji tego, że cały sezon byłem w Wiśle kontuzjowany, ale ten medal otrzymałem, Puchar Polski, Super Puchar, Puchar Ligi, wiele meczów w reprezentacji, kilkanaście meczów w Pucharze UEFA, eliminacje do Ligi Mistrzów, zagranie ze zdobywcą Ligi Mistrzów Manchesterem United, który wtedy no, był nafaszerowany gwiazdami, bo w bramce Schmeichel, Dwight York, Andy Cole, Teddy Sheringham, Solskjaer, Keane, Beckham,
Wes Brown, no to są naprawdę nazwiska, Philip i Gary Neville, Japsztam, także naprawdę Giggs, światowa czołówka i oczywiście Sir Alex jako trener. I ten mecz na pewno nam ujmy nie przyniósł, przegraliśmy 2-0 na Old Trafford, gdzie do 60 minuty, jeśli dobrze pamiętam, nie byli w stanie sforsować naszej defensywy u siebie 0-0 i śmialiśmy się i do tej pory razem z kolegami z UKS-u, z którymi też do tej pory utrzymujemy przyjaźnie, że w ten czas, jeśli to my byśmy pokonali Manchester, to w finale Bayer grałby z UKS-em, bo tak zwany mały finał przegraliśmy w ten czas w dwumeczu z United. Twoje studia to takie trochę łamanie stereotypu piłkarza, bo to trudne studia, umówmy się, pamięć u was straszna. Jak wspominasz okres studiów po zakończeniu piłkarskiej przygody? Jest taki stereotyp, który oczywiście przylgnął kiedyś do piłkarzy i uważam, że piłkarze sobie zapracowali na ten stereotyp, bo ten przełom transformacji w Polsce był taki, że mówiono o piłkarzach, że to generalnie ludzie bez wykształcenia. W większości przypadków ciężko jest pogodzić na profesjonalnym poziomie edukacji, szczególnie jeśli chodzi o studia, bo szkoła średnia to jest jeszcze czas, w którym zawodnicy mają możliwości dokończenia tej szkoły i uzyskania możliwości, czyli przepustki do studiów wyższych, czyli zdania matury. Ja będąc zawodnikiem trzykrotnie próbowałem ukończyć Akademię Wychowania Fizycznego, dwukrotnie na Gdańsku, raz w Warszawie. Niemniej jednak duża ilość klubów i częste zmiany nie były sprzymierzeńcem ukończenia tych studiów i w momencie, kiedy podjąłem decyzję, że kończę z profesjonalnym graniem i zajmuję się swoim zdrowiem i wracam, że tak powiem, do tematu edukacji i podnoszenia swoich kwalifikacji, uznałem, że muszę wybrać na tyle wymagający kierunek studiów, aby przyłożyć się do tego, a umówmy się, w czasie, kiedy ja kończyłem granie, mając 30 lat, część z moich kolegów już była wykładowcami na przykład na Akademii Wychowania Fizycznego i ciężko byłoby mi wziąć się tak do roboty, mając przed sobą wykładowców, z którymi kiedyś grałem, czy miałem partnerskie relacje. Drugi krok, jeśli chodzi o prawo, był taki, że w związku z tym, że dość często zmieniałem kluby, a przepisy związkowe w ten czas jasno nie określały zobowiązań klubów i większość klubów w Ekstraklasie chciało wtedy grać o Mistrzostwo Polski, a mistrz może być tylko jeden. Nie zawsze te rozstania w klubach były w dobrej atmosferze i nie ukrywam, że zdarzało mi się korzystać z obsługi prawnej. A ta dyscyplina prawna, czyli prawo sportowe, jest w tej chwili oczywiście już jest poważną dyscypliną prawa, natomiast w ten czas te przepisy raczkowały i wpadłem na pomysł, że być może pogłębienie wiedzy w kierunku, który już mnie interesował, bo tak jak mówię, kilka razy sprawa rozwiązania moich umów dotknęła czy też sądu polubownego, czy też prawników. Wpadłem na pomysł, że to będzie dobry kierunek. Podjąłem dzienne studia razem z kolegami z ławki, którzy w ten czas mieli 18 lat. Ja byłem tak zwanym dinozaurem. W wieku 30 lat podjąłem studia prawnicze i po 5 latach jednolitych studiów obroniłem pracę magisterską z prawa sportowego. Także jestem bardzo zadowolony z tego, że udało się to zrobić, a nie ukrywam, że na tym na pewno swojej edukacji nie zakończę. Plany są dość mocne i w niedługiej przyszłości chciałbym się pochwalić, co poszło dalej, w którym kierunku, bo człowiek się całe życie uczy i uważam, że trzeba pogłębiać swoją wiedzę wszechstronnie i nie tylko w kierunku trenerki, bo tutaj oczywiście jeżdżę na staże, dokształcam się, podglądam lepszych, współpracuję, myślę, że z wybitnym profesorem, jakim jest profesor Jastrzębski i chciałbym podnosić swoje kwalifikacje, dlatego
wszechstronna wiedza cały czas gdzieś krąży i jest z tyłu głowy, mam to, aby podnieść swoje kwalifikacje, nie tylko w sporcie. Czyli może już niedługo będziemy mieli w piłce drugiego słynnego doktora w polskiej piłce. No nie ukrywam, że to jest właśnie cel i chciałbym gdzieś tam w kontekście przyszłych lat zrobić doktorat, ale oczywiście wszystko musi mieć ręce i nogi, czyli trzeba to pogodzić zarówno z życiem zawodowym, jak i prywatnym, bo nie ukrywam, że to życie prywatne przez ostatni czas troszkę cierpi. Zawód trenera jest zawodem, który pochłania praktycznie 24 godziny na dobę, bo zarówno po wygranych, jak i po porażkach niestety, ale trener zabiera pracę do domu. Gdzieś ten temat po meczu, dwa dni potrzeba na odreagowanie, natomiast kolejne dwa dni przed meczem jest już problem, bo jest się skupionym na tym, co będzie, i tak naprawdę z tygodnia zostają 3 dni dla rodziny, a mieszkając w Trójmieście, dojeżdżając do Grudziądza, gdzie często te podróże wykonuję, tego czasu dla rodziny jest naprawdę mało. Olimpię poznałeś chyba od podszewki, bo przyszedłeś tu w 2013 roku z trenerem Kafarskim. W 2015 pierwsze podejście do trenerki z Hubertem Kościukiewiczem, no i za niecałe 3 tygodnie będą 2 lata, kiedy objąłeś drużynę jako samodzielny trener. Czy właśnie to, że byłeś tutaj jako asystent i tak stopniowo poznawałeś klub, pomogło ci w Olimpii Grudziądz w tym starcie? Ja myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy. I ja jeszcze rok temu na pytanie dziennikarzy, na podobne pytanie a propos bycia trenerem, asystentem, czy to dobra droga i tak dalej, powiedziałem wprost, że w ten czas Czerczesow był trenerem Legii Warszawa, to bodajże więcej niż rok czasu temu, ale powiedziałem, że u dobrego trenera dalej mógłbym być asystentem i nie widzę w tym nic zdrożnego. Swego czasu Leo Benhakera, trener Nawałka, był asystentem, trener Bogusław Kaczmarek był asystentem i od każdego można się czegoś nauczyć. I uważam, że jest to naturalna kolej rzeczy. Często jest tak, że piłkarze kończąc granie uważają, że są gotowi do bycia od razu trenerami. Nie zgadzam się z tym. Uważam, że osiągnąłem bardzo dużo w piłce, ale czas, który poświęciłem jako trener, począwszy od grup młodzieżowych, gdzie zaczynałem pracę z młodzieżą, przechodząc wszystkie szczeble edukacji trenerskiej, bo tych licencji, tych szczebli trenerskich, począwszy od instruktora przez trenera drugiej klasy, teraz jest to UEFA C, UEFA B, licencja UEFA A i najwyższy poziom UEFA Pro, to też nie daje gwarancji i możliwości, że dobry zawodnik będzie dobrym trenerem, mając już tą licencję. Oczywiście jest to łatwiejsza droga, natomiast uważam, że przejście przez te wszystkie szczeble, tak, czyli trenera grup młodzieżowych, asystenta w seniorach, mi udało się jednocześnie założyć własną akademię w Gdańsku, gdzie w tej chwili mamy 550 dzieci, jednocześnie też jestem dyrektorem w Olimpii Grudziądz, jeśli chodzi o akademię. Uważam, że to wszystko jest wartością dodatnią, bo zmagam się z problemami, z którymi trenerzy na początku swojej drogi nie potrafią sobie poradzić, tak? A przez ten etap, w którym byłem i asystentem, i teraz trenerem, i dyrektorem akademii, na wiele rzeczy potrafię spojrzeć troszkę z innej strony, ale oczywiście uważam, że cały czas jestem na dorobku, także cały czas staram się dokształcać i brać, czerpać wzorce od najlepszych, bo dlaczego nie, jeżeli są pewne wzorce ustalone i gdzieś jakiś system i jakaś myśl się sprawdza, to myślę, że nie trzeba wymyślać nowej filozofii, ale trzeba znaleźć swoją drogę w tym właśnie nurcie, który prowadzi do sukcesu. Jaguar w Trójmieście ma dużą konkurencję, a mimo wszystko osiąga sukcesy, a Olimpia Grudziądz i Akademia Olimpii też na pewno została odświeżona, odmieniona. W zeszłym roku chociażby w jednej z grup młodzieżowych pojawił się chłopak z polskimi korzeniami, ale który pochodził z Grecji. Czyli ten scouting jest naprawdę szeroki. No, znaczy nie porównywałbym tych dwóch akademii, bo w Gdańsku, nie ma co ukrywać, największą marką jest Lechia Gdańsk i my tutaj nie możemy się mierzyć z marką. Oczywiście w tej chwili bijemy Lechię Gdańsk, jeśli chodzi o ilość, uważam, jakość szkolenia, ale chcąc nie chcąc, w Gdańsku większość tych zawodników marzy o tym, żeby w końcu trafić do najsilniejszej marki w regionie, którą jest Lechia Gdańsk, tym bardziej, że wielu rodziców
kibicuje Lechii. Także tam jest troszeczkę inna sytuacja. W Grudziądzu to w tej chwili Olimpia Grudziądz jest tą największą marką w regionie. Po tym jak problemy dopadły Zawiszę Bydgoszcz, to w Kujawsko-Pomorskim tak naprawdę największą marką i najsilniejszą drużyną jest Olimpia Grudziądz i nie ukrywam, że po części z tego korzystamy, bo zeszłoroczny nabór chłopców, gdzie chłopcy z regionu pchają się drzwiami i oknami do tego, żeby zasilić Olimpię Grudziądz, tym bardziej, że polityka klubu jest spójna z akademią, że chcemy wprowadzać młodzież, liczymy na to, że w końcu ta młodzież z Akademii Olimpii zasili szeregi pierwszoligowe nie tylko na papierze, nie tylko na treningu, że będą w kadrze pierwszego zespołu, ale też, że ci chłopcy zaczną grać i dorównają zawodnikom, którzy są na co dzień w kadrze pierwszego zespołu. Także oczywiście uważam, że przez ostatnie 3 lata dużo się zmieniło w Grudziądzu, jeśli chodzi o szkolenie młodzieży. Idziemy w dobrym kierunku, myślę, że nadążamy za najnowszymi trendami. Oczywiście wiele brakuje, wiele można poprawić i bolączką nie tylko Grudziądza i nie tylko Jaguara Gdańska, ale myślę, że wszystkich drużyn w Polsce są niestety, ale obiekty sportowe, które są przystosowane do szkolenia młodzieży, które są całoroczne, bądź też są przystosowane do treningu w zimie, bo tych mimo prób rządu, który wprowadził gdzieś ten projekt Orlik, niestety brakuje i podam przykład, że w Gdyni na chwilę obecną są 2 miejsca i 2 ośrodki, które mają trawiaste boisko. Jest to miejski ośrodek, na którym trenuje Bałtyk Gdynia i Arka Gdynia i Hedge Gdynia, które ma jedno boisko, czyli tak naprawdę bodajże 4 czy 3 boiska trawiaste, naturalne na tak dużą aglomerację. W Gdańsku jest tak dużo drużyn i dzieci, które chciałyby uprawiać sport, niestety nie mieszczą się te wszystkie ośrodki na miejskich obiektach. Podobnie jest w Grudziądzu, brakuje tych boisk, bo chętnych do uprawiania sportu, nie tylko piłki nożnej, myślę, że jest dużo, jest moda na sport i ten trend nie sądzę, żeby się w najbliższych latach zatrzymał. Myślę, że w drugą stronę będzie to się toczyło jak kula śnieżna, czyli coraz więcej młodzieży, coraz więcej dzieci mimo wszystko oderwie się od smartfonów, tabletów i internetu. Trenerzy są różni. Niektórzy potrafią prawie cały mecz przesiedzieć na ławce rezerwowych. Ty jednak się zaliczasz do tej drugiej kategorii, która niezależnie od warunków atmosferycznych jest przy linii bocznej, plus do tego jest dosyć ekspresyjnym sędzią, trenerem. Z sędziami często rozmawiasz, czasami noga tam poleci w jamnika, kibice zawsze stoją za tobą murem, ale to jest chyba taki, chyba element, który jest dla ciebie charakterystyczny. Znaczy, powiem tak, no, znam dość dużo trenerów, bo zaprzyjaźniłem się z wieloma nawet w trakcie kursów trenerskich. Część moich kolegów, którzy ze mną grali w piłkę, też są trenerami i gdzieś dość często dyskutujemy na temat tego, w jaki sposób ludzie odbierają nasze osoby jako trenerów, jako ludzi związanych z piłką i konkluzja jest jedna, no, nie wolno udawać kogoś innego. Uważam, że trzeba być wiarygodnym we wszystkim, co się robi i myślę, że niezależnie od tego, jak potoczą się moje losy trenerskie, czyli gdzie w przyszłości będę pracował i co bym osiągnął, to na pewno nie zmienię tego, kim tak naprawdę jestem. No i nie będę nigdy Jackiem Magierą, który potrafi przetrawić 5 minut coś, zanim się odezwie w szatni. Nie ukrywam, że jestem bardzo wymagający i czytałem nawet kilka dni temu cytat jednego z piłkarzy Manchester City, który mówi o Guardioli, że Guardiola często krytykuje piłkarzy, ale tylko po to, że chciałby, żeby byli lepszymi zawodnikami i lepszymi piłkarzami, żeby więcej osiągnęli. Nie porównuje się, broń Boże, do Guardioli, ale u mnie też zawodnicy bardzo rzadko słuchają komplementów, bo oczywiście jeśli jest coś dobrze, podkreślamy to szczególnie w analizach pomeczowych, że coś wykonaliśmy dobrze, ale nigdy tego nie zostawiamy w ten sposób, że na tych komplementach pozostajemy. Zawsze uważam, że trzeba pokazać piłkarzom, co można poprawić, co można zrobić lepiej, bo piłka nożna jest grą błędów i niezależnie od tego, jaki wynik się osiągnie, jaki sukces się zdobędzie, zawsze można coś poprawić. Jest powiedzenie, że
lepsze jest wrogiem dobrego, czy dobre jest wrogiem lepszego, ale uważam, że trzeba dążyć do perfekcji, niezależnie od tego, czy się gra na poziomie trzeciej ligi, drugiej, pierwszej, czy ekstraklasy. Każdy piłkarz powinien chcieć wygrać mecz, a my jako trenerzy musimy pokazać im, w jaki sposób można to zrobić, myślę, że prostszą drogą niż metodą prób i błędów samych piłkarzy. I ostatnie pytanie, już takie stricte dotyczące pracy z Olimpią, szczególnie jeżeli chodzi o te dwa sezony, w których prowadzisz Olimpię samodzielnie. Podobny scenariusz w tym sezonie, czyli jesień taka sobie, no i co na wiosnę? Masz młody zespół, no trochę spotkało nas nieszczęść zdrowotnych i nie tylko. Jak ci się pracuje w Grudziądzu z tymi piłkarzami? No i co możesz powiedzieć przed tą przerwą zimową? No, powiem tak, no, podpisując kontrakt w Grudziądzu przed tym sezonem, wiedziałem, z czym się będę borykał, bo wizja klubu, którą gdzieś myślę, że objęliśmy przeszło dwa lata temu, bo tak naprawdę no, zanim podpisałem tutaj umowę i zostałem trenerem w tym sezonie, w którym żeśmy, można powiedzieć, cudem uratowali się przed degradacją. Na pewno w ten czas wielokrotnie żeśmy dyskutowali na temat tego, co powinno się zmienić w Grudziądzu, i ta filozofia odmładzania zespołu no poszła w tą stronę, że świadomie dążymy do tego, żeby być wizytówką klubu, który nie boi się postawić na młodzież. Spójrzmy w tabelę i zobaczymy, że zespoły, które dominują w Pro Junior System, w tej chwili nie liczą się w walce o czołowe pierwsze trzy lokaty. I oczywiście wyciągamy wnioski z zeszłego sezonu, ale powtarzałem to i będę powtarzał, nie tacy jak Paszulewicz połamali sobie zęby na wprowadzaniu młodzieży. Nie jesteśmy Ajaxem Amsterdam, który potrafi ściągnąć reprezentantów różnych krajów, pierwszej reprezentacji i mając średnią wieku 21 lat grać w europejskich pucharach, ale chciałbym, żebyśmy byli odpowiednikiem takiego Ajaxu i tak byli postrzegani na mapie polskiego piłkarstwa. Oczywiście mamy, że tak powiem, problemy z wprowadzaniem tej młodzieży, bo młodzież jest nieprzewidywalna. Tak? Dzisiaj zagrają dobry mecz, jutro sinusoida jest taka, że spadają w dołek i trzeba rotować i wchodzi następny. Mamy 10 młodzieżowców, którzy więcej lub mniej grają. W zeszłym roku podobnie wiele zastrzeżeń do młodzieży, szczególnie na jesień. Na wiosnę się okrzepli w tej lidze i pokazali swoje atuty. Większość z nich w tej chwili gra na poziomie ekstraklasy. Ci, którzy stali się naszymi motorami napędowymi w zeszłym sezonie, w tej chwili spijają, można powiedzieć, tą śmietankę, czy też ten efekt przyszedł dopiero, myślę, w drugiej części sezonu. I podobnie jest teraz. No, nie ma co ukrywać, że jesteśmy troszkę poniżej tego, co byśmy sobie założyli. Nie gramy tak efektownie. Doszły do tego oczywiście urazy i kontuzje, które uniemożliwiły nam realizowanie niektórych wariantów, które byśmy chcieli, tak? Ale ja cały czas powtarzam, że jest to zespół przyszłościowy i on musi iść do przodu. Dobrze przepracowana zima spowoduje, że na pewno Olimpia będzie na wiosnę groźna dla wszystkich. W tej chwili trzeba się skupić na tym, aby zapunktować w tych ostatnich meczach i żeby sytuacja w tej przerwie była na tyle stabilna i spokojna, żebyśmy mogli się spokojnie przygotowywać do następnej rundy. Oczywiście nikt nam punktów za darmo nie rozda, trzeba je samemu wyszarpać i liczę na to, że ci starsi zawodnicy w końcówce sezonu wezmą też odpowiedzialność na siebie i ten ciężar gry zdejmą troszeczkę presji z młodzieży i spokojnie Olimpia przezimuje i będzie mogła w spokoju przygotować się do następnej rundy. Miejmy nadzieję tak samo udanej, bo trzeba sobie powiedzieć, że przez ostatnie dwa lata, patrząc średnio punktów od momentu, kiedy żeśmy przejęli ten zespół razem z moim sztabem, jeśli się nie mylę, w tej chwili jesteśmy na trzecim miejscu pod kątem ilości zdobytych punktów w pierwszej lidze, także uważam, że idziemy w dobrym kierunku i praca i jeszcze raz praca przyniesie efekt. Dziękuję za rozmowę i powodzenia. Dziękuję bardzo.